Siemaneczko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Moi drodzy, w grze pojawiła się nowa furka. Nowa, nie nowa, no, ale powiedzmy, że nowa, czyli Toyota GT86. Kojarzycie Subaru BRZ, które już wcześniej było w Forza Horizon 4? To jest bliźniaczy model, ale z innym emblematem. Prawdę mówiąc, nie wiem, jakie są różnice między tymi samochodami. Chyba takie, można powiedzieć, że podobne albo bliźniacze są te auta, nie? W sensie Toyota GT86 i Subaru BRZ. Jak myślicie? Będę musiał zawalczyć sobie o tą Toyotkę. Sprawdzimy, czy są jakieś różnice, ale z tego co wiem, to chyba nie. Zobaczymy, czy jest body kit, bo do Subaru BRZ body kit jest. I zobaczymy, jak to furka oczywiście lata boczkiem. Silnik Boxer, chyba dwulitrowy, z tego co dobrze pamiętam. Spróbujemy go rozkręcić. I pyk, po superka. Superka, stara, dobra superka 2JZ. Lata bardzo ładnie, kurde, w standardowym silniku. Typie, patrz na to, co my tu mamy. Więc tak, jak chcecie, możecie sobie zdobyć raz Quartz Regalię. Zobaczcie, niewiele trzeba zrobić, żeby ją zdobyć. Wystarczy przejechać Time Trial. Jest Lexus ISF do zdobycia. Proszę bardzo, ciekawe auto. Warto by było o nie zawalczyć. Bardzo fajnie. Ale tak, żeby zdobyć sobie Toyotę GT86, wystarczy przejechać jedne sezonowe mistrzostwa. Lecimy. Wezmę sobie tego Opla, tutaj nazywa się Waxhall. Przetestujmy go sobie. To autko widziałem, jak ostatnio byłem w Chorwacji i chyba pierwszy raz w życiu. Jest to bardzo fajny samochód i w rzeczywistości on wygląda dość ciekawie. Dwa miejsca, małe autko. Chętnie bym się nim zainteresował. Nie widziałem zbyt wiele opcji w Polsce tego auta, ale zobaczcie, mamy tutaj centralnie montowany silnik przed tylną osią. No myślę, że to by była ciekawa propozycja. Nie wiem, jak tam z dostępem do części, ale ja bym był nim zainteresowany. Chyba tutaj jest jakiś mały silniczek, z tego co wiem, jakiś 1.8 czy coś takiego. Nie dam sobie łba urwać. W rzeczywistości wygląda bardzo fajnie. Ja ten model kojarzę sobie z jakiegoś starego chyba Need for Speeda. Hot Pursuit 2000 czy Hot Pursuit 2, coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. No to jest fajne auto, naprawdę. Tak w rzeczywistości sobie je widziałem ostatnio. Oczywiście nieduże, to jest mała autka, ale no może być ciekawa propozycja zamiast takiej, powiedzmy, Toyoty MR2 czy coś, no nie? Ja wam powiem, entuzjaści motoryzacji mają trochę przerąbane, bo tak normalny człowiek to sobie weźmie, kupi jakieś zwykłe auto, jakąś Toyotę Avensis, jakiegoś Passata, Golfa czy coś. A entuzjasta to on musi tak, albo szuka sobie jakiejś specjalnej wersji popularnego, powiedzmy, samochodu, albo szuka samochodu, którego nigdzie nie ma, nigdzie to po prostu nie jeździ, nie? Bo mi to na przykład sprawia dużą radochę, jak jeżdżę sobie moim nowym samochodem. Możecie sobie zobaczyć vlogaska na moim drugim kanale vlogowym, jak jeszcze nie widzieliście. No, sprawia mi to dużą radochę, jak sobie nim jeżdżę, bo wiem, że prawie nigdzie go nie ma i ludzie się, jak na niego patrzą, to się dziwią, co to jest za auto. Niekoniecznie je lubią, tylko po prostu zastanawiają się, co to jest, no nie? Swoją drogą, tak patrzę, że w tym Oplu też są takie aluminiowe ramki. Możliwe, że ten samochód jest z tego samego rocznika, co moje nowe auto. Ciekawe. No wow, widzę, że tutaj dobrało jakieś drive-atary z klubu DXB. To, ten klub jeszcze istnieje? Kurde, nie wiedziałem. Myślałem, że się rozpadł po tym, jak Enlargo odszedł, czy nie. W każdym razie, myśmy sobie już odblokowali Toyotę GT86, będziemy mogli zaraz ją porobić. Proszę bardzo, jaka świeżutka, jeszcze nie wie, co ją czeka. Taka świeżutka, ładniutka, podwyższona. Zaraz zobaczymy, na co ją stać. Widzicie, tutaj bastion Toyot się troszeczkę powiększył. Mamy Trueno, mamy Supre 2.0 GT, która jest trochę słaba do driftu, ale da się nią latać. No i mamy oczywiście Supre MK4, która do driftu jest fantastyczna. A dzisiaj w moim garażu pojawiła się zupełnie nowa Toyota. No, nowa, nie zupełnie nowa, no ale nowa, że nowa. GT86. Zobaczymy, jak to brzmi.
Zobaczymy, jak to może brzmieć. No, bokser. Ale zobaczcie, tutaj chyba mamy kierownicę po prawej stronie. Jak to było w Subaru? W Subaru też mieliśmy po prawej czy po lewej? Nawet nie wiem. W każdym razie tutaj mamy po prawej. No, jesteśmy w Wielkiej Brytanii, więc no, jakby wypadałoby, nie? Ła! Ale padło, ty. Od zera do setki chyba w 10 sekund, gościu. Środek zobaczmy. Środek wygląda sobie. Ta, co to za emblemat dziwny na kierownicy? To jest w ogóle emblemat? O co chodzi? Gościu. Nie no, fajny, fajny jest samochodzik. Mamy tu chyba tempomat nawet, nie? Tak, mamy tempomat. Ta taka mała gałeczka tutaj, w tym miejscu na kierownicy, to jest od tempomatu, zdaje się. Fajnie, fajnie to wygląda, podoba mi się. I kierownik... Nie, to jest jakieś... No, nie ma tu chyba jakiegoś tam zajebistego wyposażenia, ale powiem wam, że chciałbym mieć ten samochód na własność, poważnie. Albo Toye, albo Subaru. Jest jeszcze Scion, ale już nie pamiętam, jak on się nazywa. On jest na rynek amerykański produkowany. W każdym razie jest to ten sam samochód. Co? Jedziemy do garażu. Tunigować gościa, nie? I pyk. Zajeżdżamy sobie na chatkę. Wiecie, że ja nie wiem, którym przyciskiem na tej kierownicy się wchodzi do chaty. Zaryzykuję ten? Nie, nie pasuje. Ten? Nie. Ten nie, ten nie. O! Coś się stało. Dobra, wszedłem. Moja dziewczyna nigdy nie wierzy, gdy tak mówię. Teraz tak. Zobaczmy sobie... No, tuning, nie? Oczywiście musimy zrobić tutaj tuning. Zaczniemy od bodykitu, bo na pewno jest. Pyk! Rocket Bunny. I tutaj już mamy obniżenie. Zobaczcie, jak wystają koła. Teraz zrobimy tutaj spasik. No głupio by było nie dać tego bodykitu, bo jest naprawdę fajny i pasujący. Może... Wow! 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 Ile my tu mamy opcji! 4,5 litra V8, zobaczcie. Wow! Bardzo dużo opcji mamy w tym samochodzie. No nieźle, jeśli chodzi o wymianę silnika. Poprzednie Subaru robiłem tak, że zostawiłem silnik standardowy, więc tutaj moglibyśmy zrobić sobie swapik. Ja bym proponował rzędową szóstkę dać 4-litrową. Zobaczcie, jaką mamy tutaj fajną, płaską charakterystykę. Moglibyśmy dać też Twin Turbo jakieś rzędową szóstkę. To chyba od Supry jest. Ale tu mamy coś ciekawego. Rzędowa szóstka 4 litry albo V8. No, trochę ten samochód straci na swojej jakby duszy, tak? Bo silnik boxer ma to do tego, że tłoki mamy poziomo i wtedy też inaczej jest rozprowadzony ciężar, nie? Tutaj troszeczkę charakterystyka nam tak skoczy w jednym miejscu, nie? Środek ciężkości jest po prostu niżej wtedy. Dobra. Ospoilerowanie. Tutaj mamy do wyboru parę spoilerów. Wydaje mi się, że w tej wersji, że w Subaru było więcej, ale nie wiem. Tak porównuję te samochody, one są takie same, ale... Kurde, ej, fajne te spoilery. On dał coś takiego, coś szalonego dajmy tutaj. To jest w końcu do driftu auto. Ej, tej maski chyba? Nie jestem pewny. Spoko, robimy. I tak, daliśmy tutaj większy silnik. Nie wiem, jak on brzmi. Nie wiem, co on będzie potrafił. Ile tam kunia mamy. Zaraz zróbmy może najpierw tutaj tunik, jeśli chodzi o osiągi. Słuchajcie, udało się rozkręcić do nieprawdopodobnych 960 koni mechanicznych. To jest trochę za dużo jak dla mnie, naprawdę. To jest bardzo dużo. Nie wiem, czy uda mi się go ogarnąć, opanować ten samochód. Zaraz sprawdzimy. I uwaga, mój ulubiony moment. Zbicza szczelił, obniżymy tutaj jeszcze, felgi się wymieni, albo zwiększy się cal obecnych, ale chyba wymienię sobie na jakieś tam szalone driftowe. Świetnie ten samochód tutaj zrobili w Fordzie. Damy oczywiście klatę bezpieczeństwa, damy odciążenie, damy sobie lepsze oponki z lepszym gripem, dlatego że, no kurde, tutaj będziemy mieli bardzo dużo mocy. Serio, nie wiem, czy opanuję tę furkę. Na pewno z przodu dajmy większe kapcie, szersze i z tyłu także damy trochę lepsze kapciuszki, szersze.
900 koni to nie są żarty, moi drodzy. Dobierzemy sobie jakieś felgi. Jakieś takie może driftowe. Ty, te mi się podobają. Te wyglądają spoko, jeszcze w tym takim świetle. Ekstra. Dajmy jakiś większy cal. Nie jakiś tam bardzo duży, ale większy po prostu. I z tyłu też. Super to wygląda przy takim zachodzącym świetle. Bo ja tą chatę dam sobie chyba na ulubioną. Dobra, tu już mamy gotowe, tutaj moc porobiona. Patrzcie na to, 960 koni mechanicznych. Skoczyliśmy ze 197 koni, no to jest jakiś kosmos. No nic, zajedźmy sobie na lotnisko. Sprawdźmy, co ta furka potrafi teraz. Czyli tak, mamy tutaj... Cześć, jestem na lotnisku? Gdzie ja jestem? Zajechałem na jakąś wiochę przy lotnisku. Tu pewnie piloci mieszkają. Fajnie jakby też drifterzy jacyś mieszkali, nie? Tu jakieś shopy. Kurde, gdzie ja wjechałem? Nie no, widzę, że jest ten pas lotniska. Kurde, rozbiłem się. O, jest i wjazd. Taki trochę wiejski, ale jest. Spróbujemy tutaj trochę polatać. Zobaczymy, jak pójdzie mi w tej toi. Czy akurat będzie, czy też nie. Tak, tutaj, no, powiem wam, że ja za bardzo sobie nie radzę tutaj, żeby te okręgi łatwo, ładnie robić. Ale zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. No pięknie. Czy będzie ładny driftik dzisiaj? Nie no, będzie. Żartowałem, ja umiem driftować. Patrz na to, gościu. Tutaj mocy mamy sporo. Ja te koła z tyłu poszerzyłem, dałem duże ciśnienie z tyłu, z przodu dałem małe. Ale powiem wam, jestem na jedynce i tak trochę go niby mulą, ale to nie powinno za dużo mocy, kurde. Jakie koła byśmy tu nie dali, to powinno być fantastycznie. No leć, 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 mały. Leć, leć, leć. Transfer. O ja, co tu kółko rozwalone. Wow. Tu nie ma kółka. Kto to rozwali? Jak ja mam tu driftować? Dobra, zobaczmy, czy te trudne są rozwalone. Ja jestem teraz na onej, może ktoś tu pojechał i się przeteleportował gdzieś indziej. Dobra, spróbuję tutaj. Tu jest bardzo ciasno. A ten samochód ma dużo mocy. No, no dalej, 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 leć! Trzeba go hamulcem nożnym dokręcać. Bo chłop nie chce rotować. Chyba za szeroki kapeć dałem z tyłu. Półośki się poukręcają. No leć, 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 ale... Ślawo. Zahaczyłem. To był kiss the wall. No, 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 no. Za mocno trochę, nie? Ciężko. Dobra, jakaś ósemeczka wyszła. Da się robić też precyzyjne drifty. Mamy tutaj dość mocy do tego. Ale nie tylko. Możemy też robić sobie, myślę, że gładkie drifciki. No bo to jest szybkie auto. 900 koni mechanicznych. Ja podejrzewam, że on ma prędkość maksymalną w okolicach 300, nawet 80 km na godzinę. Ale ja sobie tutaj biegi trochę skróciłem, żeby było dobrze tą jedynką i dwójką operować, żeby wiesz, można było sobie ładnie driftować właśnie tak, jak jest na ciasno. Tu mamy takich kilka gładkich zakrętów wokół lotniska. Spróbujmy gościa rozpędzić. Od razu trójka. Tutaj możesz skipować biegi jak chcesz. Dobra, tu jest bardzo szeroko tutaj. Nie musimy się za bardzo starać. Pojedziemy zaraz na miasto. Zobaczymy, jak tam będzie. Hamuj, hamuj, hamuj. Nie pyłkło. Za dużą prędkość chłopak miał, nie? Ślisko się zrobiło od deszczu. Gościu, gdzie te precyzyjne drifty? Gdzieś ty to...
Gdzieś ty podział te precyzyjne drifty, co jest? Muszę chyba starą kierownicę zamontować. Przyzwyczajony byłem. Jezu, zaczyna padać, cholerna Wielka Brytania. Ale i tak się cieszę, że jest wiosna, bo chociaż dym spod opon widać. Powiem, że w zimie jakoś tak bardziej ślisko się wydaje. Nawet na tym, powiedzmy, odśnieżonym asfalcie tutaj w Forzie Horizon. Nie wiem od czego to zależy, czy to mi się tak wydaje, czy faktycznie jest bardziej ślisko. Nie mam pojęcia. Dobra, te drifty tutaj wokół lotniska były, no, nie podobały mi się. Myślę, że auto jest świetne do driftu, naprawdę. Króciutkie, fajniutkie, malutkie. Jeszcze zainstalowaliśmy tutaj 4-litrową rzędówkę, 6 chyba cylindrów, nie? I mamy 900 kunia. Przecież to pięknie będzie latać. Napęd na tył, no piękna sprawa. W standardzie jestem trochę zaskoczony, że tylko 195 koni mechanicznych ma ten samochód, a jest taki, no, bym powiedział mocno, że tu jest w ogóle rząd siedzeń z tyłu, jakaś kanapa? Ty, no jest, to jest fajne auto! Ja pierdzielę. Nie wiem, kto tam wejdzie na ten tył. Chyba jakiś Japończyk tylko, nie? Niziutki czy coś. O Jezu, kompot, spierdzielaj! Dużo moc, tak myślałem, że będzie trochę problem, żeby opanować. Tym się da jeździć, to nie jest tak, że nie da się jeździć, bo dużo mocy. Jak najbardziej się da. Lepszy drifter by oczywiście lepiej ogarnął. Ja pierdzielę, ten force feedback jest tutaj zabójczy. Całym mi stanowiskiem trzęsie. Ja pierdziut! Widzieliście, jaki kąt driftu? I gościu zaczął w drugą stronę odwracać. Nice! On został stworzony do driftu, gościu, w tej grze. Znaczy, no, niezupełnie. Raczej do takiego właśnie driftu. Patrz, jakie kąty on robi. Jakby powraca od razu. Zajebiście! Patrz na to! O, ciężarówko! Nie udało się wyminąć, niestety. Wleciałem, kurde, myślałem, że się zmieszczę. Patrz, jakie kąty gościu robi. Teraz tutaj w dół. I na rondo. A to brukowe, krzywe rondo, dawaj. Przesterowałem. Pierwszy raz chyba. Ładnie to lata, ej. Tutaj widzę, że jacyś drifterzy się dołączyli. Fiat 500 mi wyskoczył. I co, fajnie? Powiem wam, że jak dobrze machniesz kierownicą, to nie przesterujesz gościa. I przesterowałem. Patrz, nie przesterowałem! Znaczy, no, byłem na granicy i oczywiście już drift spalony, ale kurde, jeszcze się odwrócił. Kwestia sprzęgła. Patrz, chłop mówi, nie przesterujesz go. I przesterowany dwa razy pod rząd. To jest standard u mnie. Czyli tak jest z takiej trochę innej perspektywy. Powiem wam, że jak kierownica trochę lepiej... Jak trochę lepiej odbija trochę szybciej, to łatwiej z tej kamery z kokpitu driftować. Zdecydowanie lepiej jest. Ale ten mój poprzedni Thrustmaster, on tak wolniej odbijał. I ciężej było fury opanować. Teraz mogłem sobie nawet jakby... Wow!
no, czułość sterowania mniejszą ustawić, bo kierownica zdarza. Zdarza po prostu odbijać. Ale dziwny jest ten emblemat. Co to za emblemat jest w ogóle na kierownicy? Nie wiem, o co chodzi. Jakiś tam... Powinna być Toyota, albo Subaru, albo Scion. Właśnie tak, jeśli chodzi o ten samochód, to... Jak to było? To Toyota robiła... Wow! Toyota robiła body i wnętrze, a Subaru silnik i zawieszenie? Czy zawieszenie było razem z Toyotą jakoś tworzone do tego modelu? I pyk! 900 kunia! Ponad, prawie 1000! Prawie 1000 koni mechanicznych! Nie spodziewałem się, że jakkolwiek uda mi się opanować taki samochód jeszcze z napędem na tył, nie? A tu proszę, jest całkiem spoko. Te tylne koło, tam chyba nie można było dać już dystansy, ale nie trzeba. Ono tak trochę wystaje z tego błotnika, no nie? Kozacko to wygląda, można delikatny negatyw zrobić, ale ja do driftu daję negatyw tylko z przodu, z tyłu koło jest zawsze jakby normalnie. No i fura gotowa. Trochę kolor bym zmienił, nie? Bo ten jest taki dziwny, szpitalny. To jest jakby matowy połysk, że jakiś taki dziwny kolor jest. Tam wybrałem sobie, zrobiłem, połączyłem kilka kolorów i wyszedł mi taki. On w kreatorze nie wyglądał na zielony, a tu jest taki jakiś zgniły zielony, taki zombiakowy. Nie do końca mi się podoba. Coś jeszcze pomyślę, może zmienię ten kolor. Dałem sobie naszą klubową rejestrację na spoilerku. Znowu kompot, zobacz, mi się wrąbał. Na spoilerku dałem sobie nos, mimo że tutaj nitra nie mamy. Cyk. Tak kiedyś myślałem, że ta firma produkuje nitro, jak grałem w Undergrounda. No, tak było. To nie do końca tak jest. Tutaj widzę, że kurde, dzisiaj drifterzy pozamykali szkoły, pozamykali przedszkola na drugi kop epidemii. I proszę bardzo, od razu drifterów się pełno pojawiło w grze. Piękna sprawa. Piękna Toya, poróbcie sobie ją koniecznie. Zwłaszcza z tym silnikiem ładnie lata, chociaż na pewno znajdziecie tam silnik, który będzie miał ładniejszy dźwięk, bo ten ma taki, no taki wkurzony odkurzacz, dźwięk wkurzonego odkurzacza, no nie? taki sobie ten dźwięk jest. Nigdy w sumie nie driftowałem z maski. Spróbujmy z maski. Powiem wam, że tą kierownicą łatwiej się driftuje. Znaczy muszę się, nie jestem przyzwyczajony, ale... Łatwiej pod tym względem, że po prostu szybciej odbija, jakby szybciej reaguje na to, co się dzieje w grze. Od tamtej. Tamtą to musiałem jakoś dokręcać, jakieś dziwne rzeczy robić, a tutaj pyk od razu. Tylko sobie hamujesz, w odpowiednim miejscu ją łapiesz. Super sprawa. Naprawdę mega, mega fajny sprzęcik. Ktoś mi cały czas za mną jeździ, co to za ziom? Jakiś kurde spotter chyba. Jakiś paparazzi. Kto to tam śmiga? Jakiś Mercedes? Nie wiem. No i moi drodzy, tak sobie wygląda Toyota. Subaru BRZ. Myślę, że Subaru nie miało tylu możliwości, jeśli chodzi o swapy silników. Tutaj jest trochę chyba więcej tego. Takie mam wrażenie, ale łba sobie urwać nie dam. Tak wygląda, bodykit jest dokładnie ten sam. I co do maski też nie jestem pewny, czy można było zrobić sobie taki wlocik. Tak wygląda furka. Zdobyliście sobie ją już, czy jeszcze nie? Jeśli nie, to zdobędźcie sobie ją koniecznie. Fajnie mieć w garażu kolejną Toyotę. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hejas.